potrzebujemy. Szanowni Państwo, witam wszystkich z wielkim entuzjazmem, szacunkiem i cieszę się, że spotykamy się w tak licznym gronie. Celem naszego spotkania dzisiejszego jest rywalizacja sportowa zawodników w zgodzie z zasadą fair play oraz duchem tradycyjnego okinawskiego karate na pierwszym mazowieckim turnieju Okinawa Shoryu Karate. Organizatorem dzisiejszych zawodów jest gospodarz Piaseczyński Klub Okinawa Shoryu Karate, któremu mam przyjemność zarządzać i przewodzić. Witam serdecznie panią burmistrz Hannę Kołakowską-Michalak. Pana dyrektora Marka Fręcza, Gminnego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piasecznie. Panią wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, w której mam przyjemność rywalizować, panią Hannę Markas. Wszystkich zaproszonych gości. Bardzo serdecznie witam zawodników, rodziców, trenerów i sędziów dzisiejszego spotkania. Życzę udanych startów, godnej i na wysokim poziomie rywalizacji. Chciałbym również życzyć wszystkim zawodnikom złotych krążków, ale niestety tak się nie da. Już sam start i przyjazd na dzisiejsze zawody możecie uznać za sukces. W przezwyciężeniu strachu i chęci brania udziału w rywalizacji. Dziękuję bardzo. Oddaję głos. Witam Państwa bardzo serdecznie w Szkole Podstawowej nr 1. Bardzo, bardzo cieszymy się, że dzisiaj zawody w tej szkole się odbywają. Te zawody wspaniale wpisują się w stulecie sportu, które obchodzimy w gminie Piaseczno w tym roku. I tak się składa, że miesiąc kwiecień jest miesiącem karate. Więc za tydzień czy za dwa tygodnie mamy kolejne zawody karate. Co prawda chyba troszkę inny styl, ale dla nas to nie ma znaczenia. Dla nas ma znaczenie to, że gmina Piaseczno sportem żyje. Współfinansujemy ponad 20 dyscyplin sportowych, w tym sztuki, sporty, walki. I naprawdę jest nam bardzo, bardzo miło gościć dzisiaj zawodników. Serdecznie Was witamy. Rodziców, trenerów. Jest nam bardzo miło Państwa dzisiaj gościć. Chciałam powiedzieć młodzieży, że to wspaniale, że sobotę spędzacie właśnie w taki sposób. Rywalizując oczywiście w duchu fair play, o czym Pan Konrad zechciał powiedzieć. Bardzo dziękuję za zaproszenie na zawody. Nie wiem, ile zdołam zobaczyć, bo dzisiaj w gminie Piaseczno sporo się dzieje, ale na pewno jeszcze do Państwa zajrzę. Udanego dnia. Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie z Panem Markiem. Mówić przez jeden mikrofon. Myślę, że jeden sukces szanowni zawodnicy mają już, ponieważ udało się wszystkim wstać, przybyć, także jeden sukces jest. Pozostaje sportowa rywalizacja, także wszystkiego dobrego, udanych sportowych emocji i wszystkiego dobrego. Z przyjemnością przyjmuję te życzenia. Pani Bogina Wójcik, przewodnicząca Komisji Sportu Rady Miejskiej w Piasecznie. Jest z nami również pan przewodniczący Piotr Obłoza, przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie. Sympatyk sportu, sam sportowiec, biegacz. Dzisiaj to hulajnoga była chyba, tak, w poranku. I bardzo dobrze. Życzę wszystkim dobrej, sportowej zabawy. Drodzy zawodnicy, w imieniu dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, obiektu, w którym się znajdujecie, życzę najlepszych emocji, życzę samych dobrych wrażeń, samych sukcesów, bo każdy z Was będzie taki sukces miał. I jednocześnie pragnę powiedzieć, że pan Konrad Sadowski jest pracownikiem naszej szkoły i jesteśmy bardzo, bardzo zaszczyceni, że taka osoba, niezwykle skromna, jednocześnie o takiej ogromnej pasji, potrafiła zrobić tak wiele dla szkoły i dla miasta. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękujemy za zorganizowanie dzisiejszego turnieju pierwszego. Liczymy na kolejne. Bardzo dziękuję. Myślę, że możemy rozpocząć pierwszy mazowiecki turniej Okinawa Shoryu Karate.
Nazywam się Konrad Sadowski, jestem prezesem piasteczyńskiego klubu Okinawa Shaolin-Ryu Karate. Mamy dzisiaj w Piasecznie zawody karate, pierwszy mazowiecki turniej Okinawa Shaolin-Ryu Karate. Jest to tradycyjny system bojowy z Okinawy, pierwszy styl karate. Gościmy 125 zawodników z całej Polski, z 10 klubów, w 12 kategoriach. Mamy konkurencję kata i kata kumiwaza. Konkurencja kata jest to konkurencja indywidualna, konkurencja kata kumiwaza, konkurencja drużynowa, gdzie jedna osoba robi w środku kata, dwóch bocznych atakuje i drużyna ma pokazać odpowiednią szybkość, dynamikę, timing i szybkość. Gościliśmy dzisiaj na turnieju i panią wicedyrektor szkoły, i panią burmistrz Hannę Kołakowską-Michalak oraz zaproszonych gości. Rywalizacja toczy się na dwóch planszach. Na jednej mniejszej planszy młodsze kategorie wiekowe, na większej planszy tuż za mną starsze kategorie wiekowe. Mamy podział na konkurencję, na kategorie dziewcząt i chłopców. Te młodsze kategorie robią tylko konkurencję kata indywidualnie, natomiast starsi robią i kata, i bunkaj, czyli interpretują trzy wybrane elementy z kata. Sędziowie oceniają ich i na podstawie not pięciu sędziów z danej maty zawodnicy plasują się na odpowiednich miejscach. Witam wszystkich bardzo serdecznie na zawodach karate. Dzisiejsze zawody odbywają się w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie. Są to zawody organizowane w ramach cyklu imprez na stulecie sportu piasecznickiego. Wszystkie zawody odbywają się w poszczególnych szkołach, na stadionach w Piasecznie i zapraszam wszystkich mieszkańców, wszystkich chętnych do uczestnictwa, jak również do odwiedzenia, zobaczenia, czym Piaseczno słynie. A słynie ze sportu. Piaseczno stoi sportem. Jest to nasza piaseczyńska sportowa pasja. Wszystkich zapraszam serdecznie na cykl imprez w roku 2022. Imię twoje, tak? No jakie to jest imię? Milena. Jak? Milena. Milenka, dobra, dziękuję. Piszemy imiona po japońsku w katakanie oraz potrafimy też kanji, czyli ideogramy japońskie. A tutaj nasz kolega artystycznie wyraża się też po japońsku, w takich tradycyjnych japońskich rysunkach i wzorach. Jestem Julia Wycichowa.
Krakowska i mam 7 lat. Ćwiczę w klubie karate Hoiner Yu. Ćwiczę od 2 lat. Idź! Idź!
Dobra. Thank you.
proszę.
Proszę pana Szymona Kowalewskiego, przewodniczącego Rady Sportu w Piasecznie, o pomoc w wręczaniu medalu. Super, to dobrze. Konkurencja kata, młodzicy, młodsi mix, czyli 2015 i młodsi. I miejsce pierwsze, Helena Sztenter. Gratulacje. Thank you.
kategoria kata młodzicy, chłopcy. I miejsce pierwsze Eryk Pleszczyk. Gratulacje. I następna kata młodzicy, dziewczyny, złoto, Alicja Gawełczyk. Brawo. Kategoria młodzicy, starsi, dziewczęta, złoto, Urszula Fica, zapraszamy. Gratulujemy. Młodzicy, starsi, chłopcy. Miejsce pierwsze Miłosz Frontczak. Gratuluję. Kolejna konkurencja, kata juniorzy, chłopcy. Miejsce pierwsze Andrzej Grabiniok. Kolejna konkurencja, kata juniorzy, dziewczyny. Miejsce pierwsze Żaneta Stachowicz. Kolejna konkurencja, kata juniorzy i miejsce pierwsze Jan Dąbrowski. Kategoria juniorzy, dziewczyny, miejsce pierwsze Aleksandra Kowalczyk. Kategoria juniorzy, starsi, kobiety i miejsce pierwsze Nikola Graniczka. Kata juniorzy, stop. Chłopcy i miejsce pierwsze Jarosław Surmacz. Drugi i znowu najlepszy. Kategoria seniorzy, młodsi seniorzy, połączone tylko dwóch zawodników, więc miejsce drugie Szymon Piłat. Miejsce pierwsze Maciej Kielek. To była ostatnia kategoria w kata i teraz będzie nagrody w kategorii kata kumiwaza od najmłodszej. Zaczynamy od najmłodszej kategorii, młodzicy młodsi, młodzicy, młodzicy starsi. Pierwsze miejsce Hubert Prażmo, Bartosz Olesiński, Wiktoria Lisek. Gratulacje.
Zgłaszam się. Chwila na zdjęcia. Dziękujemy. Juniorzy młodsi i miejsce pierwsze Jan Szataniak, Agata Kudaj, Szymon Kubera. Kolejna kategoria juniorzy. Dziękujemy. Miejsce pierwsze Jakub Wasilewski, Igor Pałka i Jan Dobrowski. Janek był wypożyczony. Na zasadzie wolnego transferu przecież. Transfer, wiesz, dobrze zapłaciliśmy. Serdecznie gratulujemy, chwilę na zdjęcia. Kategoria Katakumi Waza Junior Starszy Seniorzy. I miejsce pierwsze Maciej Kielek, Emilia Skóra, Szymon Piot. Bardzo serdecznie dziękujemy, gratulujemy, chwila na zdjęcia. To już wszystkie rozdane medale. Tak jak było obiecane, zapraszamy teraz wszystkie osoby, które nie dostały jeszcze ani za czwarte miejsce, czyli medal pamiątkowy będzie. Kto ma już medal, jakikolwiek, to już ma. Zapraszamy pozostałych uczestników. Nagrodzimy ich medalami uczestnictwa. Zapraszam, wchodzimy na podium. I tylko po jednym, tylko tak, żeby tam nie było cwaniaczka żadnego. No i brawa dla was, bo jesteście super. Bardzo dziękujemy. Życzymy szczęśliwego powrotu do domu. A ćwiczysz gdzie? Ćwiczę w Zgierzu w szkole SP5. W domu też ćwiczę. Treningi mam jakieś tak trzy razy w tygodniu. No i za 2-3 tygodnie są Mistrzostwa Polski, więc też jadę, więc dalej szlifuję formę.